Rozmowa dnia to w naszym studiu. Marek Piała poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w, podczas pierwszej wielkiej debaty w Polskim Radiu temat Niemcy padły takie słowa z ust jednego z naszych gości, europosła Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisława Krasodębskiego, że Niemcy bardzo zadowolone są z zamknięcia tzw. bałkańskiego szlaku przerzutu imigrantów, bo bardzo obawiały się napływu kolejnego miliona, może więcej imigrantów, ale to jest dobra wiadomość dla Niemiec, a zła dla Polski, bo wraz z zamknięciem szlaku bałkańskiego istnieje przypuszczenie, no niektórzy mówią graniczące z pewnością, że teraz głównym szlakiem tranzytowym nielegalnych migrantów do Europy będzie Ukraina i potem Polska. Czy polskie służby specjalne, Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przykują się już na tą okoliczność? No to jest problem i uważam, że one przede wszystkim służby specjalne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e, powinny się do tej ewentualności przygotować. Tym niemniej, że mamy w tym roku, w najbliższym czasie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, ale nie tylko, bo uroczystości będą w wielu miejscach w Polsce, w związku z tym. No, służby muszą ciężko teraz pracować, żeby różnego rodzaju scenariusze ewentualności przygotować, i się przygotować do tej właśnie napływu zarówno pielgrzymów, a z drugiej strony ewentualnie uchodźców, którzy albo osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granice. Ale jednocześnie Rzeczpospolita alarmuje, i yy, tutaj zacytuję tekst z pierwszej strony zatytułowany Polska gubi przybyszów. Rzeczpospolita alarmuje, cytując raport Najwyższej Izby Kontroli: brak jest systemu monitoringu cudzoziemców, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nawet po złożeniu wniosku o status uchodźcy istnieje ryzyko, że przy znacznie większym napływie możemy zjawiska nie opanować. Z tego tekstu wynika, że tak właściwie to nie wiemy potem ani, co się dzieje z tymi, którzy przybyli legalnie i złożyli te wnioski, ani tym bardziej z tymi, którzy przybyli nielegalnie. No, przypomnijmy sobie, panie redaktorze, jak to wyglądało. To niestety jest pozostałość Platformy Obywatelskiej, bo sytuacja wyglądała w ten sposób, jak przyjeżdżały osoby, które pomagały polskim kontyngentom wojskowym poza granicami kraju w postaci, nie wiem, na przykład tłumaczy, czy osób, które wspierały i przyjeżdżały do kraju. A co potem się z nimi działo? Działo, nikt nic nie wiedział i suma summarum kończyło się tak, że ci ludzie po prostu już w Polsce nie byli, tylko wyjeżdżali. Potem jeden z dzienników opisywał ich losy, jak to wyglądało, kto się nimi interesował. No to jest wielka praca przed nami i o czym mówimy, audyt w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych też jest ku końcowi i pewnie jest jeden to z wniosków, że tam trzeba po prostu też naprawić tą sytuację, bo to jest newralgiczne miejsce do tego, o czym mówiliśmy, że Polska jest po prostu nieprzygotowana do przyjmowania uchodźców czy emigrantów. A co w takim razie powinno zostać zrobione, żebyśmy byli lepiej przygotowani? No bo mówi pan, że służby powinny się przygotować, ministerstwo powinno się przygotować, ale dokładnie jak? Co, co, co powinniśmy, co możemy robić? Jak Rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji rozmowę na ten temat i pani premier Kopacz mówiła o tym, że będziemy przyjmować uchodźców. Od samego początku mówiliśmy: Dobrze, to przedstawcie nam rozwiązania. Odbyła się tylko debata w Sejmie, yy, branżowe komisje w ogóle się tym, nad tym problemem nie pochylały. Nie został nam przedstawiony system i teraz trzeba po prostu zbudować system informacji pomiędzy służbami, a pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, które odpowiadają za to, za Strażą Graniczną, Policją. Za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarówno za Urządem Cudzoziemców, tak żeby po prostu przygotować rozwiązania, określić, ile mamy miejsc, ile możemy cudzoziemców przyjąć na jak długo. A jeszcze patrzymy przed nami wielka rzecz, czyli po prostu przyjmowanie Polaków za wschodniej granicy. W związku z tym, Tutaj trzeba się do tej operacji bardzo dobrze i dokładnie przygotować, i takie prace już właśnie trwają. Można też y, poczytać sobie komentarze o tym, że no, szlachetny, jak najbardziej celowy, tylko szkoda, że spóźniony program powrotu Polaków ze wschodu do ojczyzny, to też jest niestety okazja dla rosyjskich służb do tego, żeby rozbudowywać swoją agenturę w Polsce. Panie redaktorze, każda okazja jest dobra. Uchodźcy w mediach rosyjskich już się też mówi o tym nowym szlaku, czyli przez Ukrainę, i już media rosyjskie mówią o tym, że będą do Polski się przedoskowały ugrupowania bojowników islamskich. Już się zaczyna na ten temat mówić w tym kontekście. W związku z tym Rosja próbuje już niepokoić i pokazywać, jak wygląda, że nic się, znaczy przede wszystkim jest niebezpiecznie na Ukrainie. W związku z tym no my musimy być sami przygotowani do tej różnego rodzaju ewentualności i o tym, o czym my mówimy, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma tak naprawdę być służbą wewnętrzną i która ma się zajmować nie pracą tylko i wyłącznie papierkową, jak to ostatnio by było, albo inwigilacją dziennikarzy, albo różnego rodzaju środowisk, ale ma się po prostu zajmować prawdziwym kontrwywiadem i zwalczaniem terroryzmu. W związku z tym tu jest ta zasadnicza zmiana, do której będziemy dążyć w najbliższym czasie. A propos inwigilowania dziennikarzy, zarządów poprzedniej ekipy, zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, minister Mariusz Kamiński zapowiada, że do końca miesiąca w tej sprawie zostaną złożone zawiadomienia do prokuratury. Wiemy, Wiemy już, że nie. 27 osób, których nazwisko ujawnił Tygodnik do Rzeczy, nie 48, o których mówił początkowo minister Kamiński, ale ostatecznie 52 dziennikarzy inwigilowały służby za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Czy są jakieś nowe informacje w tej sprawie? Informacje pojawią się prawdopodobnie nowe. W najbliższy czwartek jest posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na niej zostanie przedstawiona informacja dotycząca audytu wewnątrz służb wywiadowczych, będzie uczestniczył też minister Mariusz Kamiński, dlatego że cały czas w służbach zarówno wywiadowczych i wewnętrznych, czyli w poprzednim tygodniu, jak mieliśmy posiedzenie komisji, ta informacja została nam podana na piśmie, czyli 52 nazwiska. I umówiliśmy się w ten sposób, że jakby podsumujemy tą listę i te zdarzenia i będziemy w, wystąpimy jako komisja mam nadzieję jednogłośnie o to, żeby po prostu upublicznić tą listę i metody formy pracy służb przeciwko tym osobom. I jeżeli było złamanie prawa, to oczekujemy, że zarówno szef poszczególnych agencji czy instytucji, do której dochodziło złamania prawa, Złoży zawiadomienie do prokuratury. Na dzień dzisiejszy mamy analizę prawną tych przypadków. Tak dostaliśmy zapowiedź od ministra koordynatora. No i czekamy, aż ona się zakończy. Z naszej strony uważamy, że każdy przypadek, który dotyczył inwigilowania obywatela, czy to też był dziennikarz, czy różnego rodzaju środowiska, a też były takie różnego rodzaju środowiska, bo były też środowiska internetowe. W związku z tym chcemy to upublicznić, tak żeby to przeciąć. I żeby tak naprawdę pokazać obudę Platformy Obywatelskiej, która się teraz mieni obrońców demokracji, mówią, że za ich czasów wszystko było w porządku i że teraz dzisiaj my łamiemy demokrację, a tak naprawdę to oni doprowadzali do sytuacji, kiedy po prostu inwigilowano obywateli i siła państwa była skierowana przeciwko na przykład środowisku dziennikarskiemu. Opozycja woła, że teraz to Prawo i Sprawiedliwość, że od Prawo i Sprawiedliwości nie inwigiluje, a służy mu do tego ustawa nazywana inwigilacyjną właśnie. To jest totalna bzdura i nierozumienie w ogóle całego tematu, dlatego, że tak naprawdę Platforma Obywatelska nam Pozostawiła zgniłe jajko w postaci nieprzygotowanej nowelizacji ustawy o policji i służbach specjalnych. A jeżeli byśmy jej nie wprowadzili do 6 lutego, to służby specjalne, a najwięcej policja, by straciła oczy i uszy w stosunku do wielkich przestępstw i nie była mogła realizować swoich działań, czyli zabezpieczenie przede wszystkim bezpieczeństwa Polakom. I my musieliśmy przeprowadzić tą. Nowelizację i tak naprawdę my tam wprowadzamy kaganiec dla służb specjalnych i policji w postaci takich rozwiązań, którym oni twierdzą, że jest to działanie niezgodne jakby z państwem demokratycznym, co jest w ogóle totalną bzdurą, bo zupełnie inaczej to jak oni rządzili przygotowywali i zupełnie inaczej to realizowali i właśnie. Na tym celu, jak widać, lista 52 dziennikarzy pokazuje, jak to wyglądało państwo za czasów Platformy Obywatelskiej. A dlaczego nagle Komisja Wenecka zainteresowała się tak zwaną ustawą inwigilacyjną? Bardzo dobre pytanie, bo tak widzę, że Komisja Wenecka, ktoś bardzo mocno pracuje nad tym, żeby Komisja Wenecka teraz była, no nie wiem, jak, jak rozumiem, miejscem, gdzie tylko i wyłącznie polskie sprawy się omawia. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My mamy pełen transparentny, pokażemy, jak wyglądała ta ustawa, jakie przepisy zostały zmienione i tak naprawdę nic szczególnego tam w tych ustawach nie wprowadzamy. A ja przypomnę, że Platforma Obywatelska próbowała ingerować w internet i cały opór społeczny, który się pojawiał w sprawie akta, był zasadny. Na dzień dzisiejszy, my doprowadzamy do tego, że różnego rodzaju rzeczy, które dotyczą internetu i gdzie się porozumiewają przestępcy czy grupy terrorystyczne, po prostu wprowadzamy możliwość monitorowania tych sytuacji. A nowe informacje przypomnimy w sprawie monitorowania, inwigilowania dziennikarzy z rządów POPSL w najbliższy czwartek. Jeszcze na koniec odnosząc się do dzisiejszej czołówki gazety wyborczej, prawie 5 milionów Polaków w ubiegłym roku nie przeczytało żadnej książki. Co Pan ostatnio przeczytał? Zacząłem czytać wspomnienia Pana Zbigniewa Leskiego dotyczące kontrwywiadu Armii Krajowej i wywiadu. Stara książka z 1989 roku, wspomnienia osoby, która się zajmuje wywiadem i kontrwywiadem w czasach y, okupacji. W związku z tym to jest bardzo ciekawa pozycja, no branżowa niestety, Panie redaktorze. Mówił poseł Prawo i Sprawiedliwości Marek Pioła, A dociekał Piotr Gociek.